Dzisiaj będziemy robić kokosa. Składnik. 2 jajka. 500 gram mąki. 100 gram masła. 400 gram cukru pudru. Szklanka mleka. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. 4 łyżki miodu. Polewa czekoladowa oraz wirki kokosowe. Na początku ucieram masło z cukrem. Dodaję jajka w całości. Miód oraz mleko. W międzyczasie nagrzewam piekarnik do temperatury 180 stopni. Do powstałej masy dodaję na przemian mąkę i proszek do pieczenia. Ciasto przekładam do wysmarowanej formy do pieczenia i przekładam do piekarnika nagrzanego, tak jak wspomniałam wcześniej, do temperatury 180 stopni na 55 minut. Upieczone ciasto pozostawiam do wystygnienia. Polewa czekoladowa. Kostka margaryny. 8 łyżek mleka i rozpuszczamy margarynę w mleku. Dodajemy 8 łyżek cukru pudru. Też rozpuszczamy cukier puder i dodajemy 8 łyżek kakao naturalnego. I to wszystko rozpuszczamy. Mieszamy, aż masa zgęstnie. Upieczone ciasto kroję w kwadraciki dowolnej wielkości. Następnie wrzucam do naczynia z polewą czekoladową, obtaczam w polewie czekoladowej i przekładam do drugiego naczynia z wirkami kokosowymi i obtaczam. Gotowe kokosanki przekładam do miseczki i gotowe.